będę wspólnym sprawą, wspólnym komentarzem dla naszych potomnych. Wspólny jest nasz los i los opracowany. Ci, którzy poniżali i wysyłali naszych członków współobywateli na śmierć, poniżali także na węgierski wyrządzając niepowiadane sprawy. Nie jest ważne, czy byli to czyni na dyskusji Niemców czy Węgrów w służbę ideologii imperialistycznej. Nie ma znaczenia dla państwa, które zwłaszcza przeciwko swoim obywatelom. Koniec cytatu. Spojrzenie nasze rozumienia pomagają również podobne do dzisiejszego wydarzenia w sprawie, przypominające na zakładę setek tysięcy naszych współobywateli. Skłaniają do refleksji, do myślenia o winie, o niewinnych winie, o odpowiedzialności, o ofiarach i mordercach, o znaczeniu uznania, o powinności zachowania pamięci, o nakazie pamiętania, o zakazie zapomnienia. Zabudowanie ocalenia zmarłych artyści, malarzy, poeci, pisarze, medycy przekazali przesłanie również w imieniu tych, czy też zamiast tych, którzy nie mogli wejść do wiosny. Ich dzieła to przesłanie prawdziwej wiszący, ważnej, chroniący swoją godność ludzi z czasów utraty naszej nieludzkiego traktowania. Do tych dzieł zalicza się również zeszyt ze skutkami wysłuchowymi rewanża, które powstały w mieście Tomu. Wewnętrzna wolność artysty nawet w czasach niemieckich daje nadzieję nie tylko twórcy, lecz także potomnym. Węgierscy historycy sztuki twierdzą, że wykonane dusze wysłuchy rewanża są podważone zbędnych szczegółów. Na rysunkach widzimy tylko to, co było absolutnie niezbędne do przedstawienia sprawy. Wymaga to poza talentem wyraźnego widzenia, wizji twórczej, która prowadzi widza przez epoki i pokazuje mu, co jest wartością. Te same wartości, co w jego wierszach, widać też na jego obrazach i rysunkach z ostatnich lat jego życia. Pragnienie odkupienia i wyzwolenia. Naszym zadaniem jest pielęgnowanie pamięci o tych, których utraciliśmy. Dziś będąc tu wspólnie czcimy pamięć o Imre Amosu i również ofiarach węgierskiego Shoah. Dziękuję za uwagę. Ja bym chciał bardzo jeszcze raz podziękować i panu ambasadorowi, i chciałbym podziękować bardzo za słowa prezydenta Węgier, bo są niezwykle poruszające. Chciałbym też podziękować panu dyrektorowi Węgierskiego Ośrodka Kultury, panu Tischnerowi, bo to wszystko jest dzięki niemu.